Podróż do Ari Areias Al-Umaun, jądra atomu nasiennego kryształowej gwiazdy. Tłumaczy i czyta Magdalena Bryja Jakubowska. Tak, nadchodzi fala. Widzę ten dysk nad naszą głową. Nie tak wysoki jak sufit. I wygląda jak... Jest półprzeźroczysto-biały. A to jest kto? Zwykłam pytać, który to jest, która to tarcza. To jest ta, która idzie z Sunny. Ach, ale wygląda jak niemal wodnisty, ale półprzeźroczysto-biały wodny dysk. Ciekawe. To jest plazma, to nie woda, ale w porządku. Będę opisywać, bo to zawsze jest nowe dla mnie, również kiedy je prowadzę. Więc będę po prostu opowiadać, co widzę, a oni pokierują nami. Czy wyczuwasz ten dysk? Proszą nas, abyśmy w tym samym czasie zrobili wdech w górę. Chwycili jego objętość, a następnie wydech w dół. A oni sprowadzą falę w dół przez nas. A potem wydychajmy w dół i w dół do tarczy aurory. A następnie na zewnątrz i do tarczy. Wdech w górę. I wydech w dół i wyślij. A teraz wy wdychacie w górę i jeśli chcecie, przeciągnijcie w górę. Trzymajcie w swojej czakrze serca przez sekundę, a następnie wydech w górę do krajstar na czubku głowy. Chcą, żebyśmy zrobili kilka z nich w cyklu, a zsynchronizujemy się ze sobą. Zróbmy to jeszcze raz. Wdech. Wydech i wyślij. A wy robicie wdech w górę. I wydech z czakry serca do krajstra. Teraz nabierzemy rozpędu. Jak tylko wy zrobicie, my zrobimy i wciągniemy. Wyślemy. Kiedy usłyszycie nas, wy zrobicie wdech w górę i zobaczymy, czy możemy się zsynchronizować ze sobą, aby uruchomić falę. Robimy wdech w górę. Wydech, wyślij. Wdech. Dobrze, to uruchomiło obwód. Teraz oddychajcie normalnie. Okej, tylko obserwuję. Pokażą mi, co dalej. Zamierzają puścić to, co nazywają falą nośną. Nośną falą plazmy częstotliwości ognia i lodu. Częstotliwościami plazmy z pierwszej komórki Arutas. Więc proszą nas o wdech w górę do miejsca 45 cm nad naszymi głowami, gdzie jest czakra 11. Zrób tam wdech w górę i przytrzymaj przez minutę. Spróbuj wyczuć, kiedy mały czubek fali zaczyna opadać w to miejsce. A gdy to wyczujesz, delikatnie wydychaj w dół do tarczy aurory w jądrze Ziemi.
Następnie wdychamy w górę, starczy aurory do czakry czwartej. Potem wydychaj z powrotem z czakry czwartej przez punkt skrzydła i wydychaj przez tył punktu skrzydła. A teraz weź wdech z punktu skrzydła, z twojej sfery misji do punktu skrzydła. I trochę do przodu, do centralnej kolumny pionowej. Wypuść iskrę w górę i w dół w tym samym czasie w centralnej pionowej kolumnie z punktu skrzydła. Okay. Proszą nas, abyśmy przez chwilę normalnie i delikatnie oddychali i spróbowali wyczuć delikatnie poruszającą się falę. Półprzezroczystej białej częstotliwości, która schodzi w dół. Spróbuj poczuć falę, która wchodzi do czakry korony i delikatnie faluje przez twoją głowę i szyję. Postaraj się poczuć jej przepływ, jak delikatna fala oceanu. I pozwól swojemu ciału trochę się kołysać w tym i z powrotem. Porusza się w przód i w tył. Opada pionowo, ale faluje do przodu i do tyłu. Spróbuj wyczuć jej rytm i po prostu pozwól ciału i jego cząsteczkom poruszać się razem z nią. Poczuj, jak wychodzi z ciała w rejonie pilotosu. I schodzi w dół do tarczy aurory. Jest to bardzo długa fala pionowa, więc wciąż dużo jej przepływa przez twoją centralną kolumnę pionową. Właśnie pokazali mi, co będą robić dalej. Spróbuj lepiej poczuć tę falę, która płynie przez ciebie. A oni rozszerzą teraz jej objętość, gdzie stanie się nieco szersza. Ponieważ wciąż jest jak cienka warstwa falistej płynącej wstęgi, płynącej plazmy. I będzie się rozszerzać z boku na bok do miejsca, w którym biegnie przez ciebie, ale teraz także wokół ciebie. Spróbuj to wyczuć. Kiedy oddychasz i wyczuwasz tę płynącą falę, pokazują mi, a ja staram się znaleźć słowa, aby to opisać. W porządku, to jest jak... Pokazują mi obraz, to jak laminowanie. It's like being laminated. Wiesz, jak laminujesz kawałek papieru, gdzie masz jeden kawałek plastiku z tyłu i jeden z przodu, a przedmiot laminowany w środku. A ciepło zgrzewa plastik wokół krawędzi. Tak jakby zrobią to z falą. Gdy fala porusza się w dół przez nas, podzieli swój środek na dwie części. Jedna część będzie spływać z przodu, a druga z tyłu ciebie. Spróbuj to wyczuć. Podział w miejscu czakry 11, 45 cm nad głową. I wyślą w dół wokół każdej osoby gwiezdny rozbłysk czegoś, co wygląda jak bladoróżowa energia. I to będzie jak zgrzewanie termiczne, które topi i łączy krawędzie dwóch kawałków fali. Także jesteśmy jakby zalaminowani w jej środku. Mówią, zrób wdech do czakry 11 i wstrzymaj. A kiedy zrobimy wydech, obniżą różową częstotliwość, różową kulę energii. I oddychaj normalnie, ale spróbuj teraz poczuć, jak rzeczywistość
Twojego fizycznego ciała i Twojego ciała plazmowego jest delikatnie zapieczętowana wewnątrz tej subtelnej, płynącej fali. Spróbuj to wyczuć. To prawie tak, jakbyś miał bardzo miękki welon nałożony na twarz. Jeśli czujesz to na swojej twarzy, spróbuj to poczuć. Mówią, że teraz jesteśmy, określają to jako w osłonie, gdy jesteśmy otoczeni falą plazmy Alhumbra. Będąc w osłonie, otwórz powieki ciała plazmy. Otwórz oczy w ciele plazmowym, ale nie w ciele fizycznym. I zobacz, czy możesz to wyczuć. Zacznij próbować patrzeć przez powieki, przez otwarte oczy ciała plazmowego. Niektórym przyjdzie to łatwiej niż innym. Z praktyką będzie się to działo samo. Jeśli możesz otworzyć oczy ciała plazmowego i patrzeć przez nie, czasami gdy je otworzysz, to jest jak być noworodkiem, gdzie wszystko co widzisz to światło i cień. I nie wiesz co widzisz, dopóki twoje oczy ciała plazmowego nie przywykną do odbierania informacji sensorycznych. Ale dla tych, którzy widzą, spróbujcie zobaczyć welon tej fali. Jakby to niemal był lekki szal spływający po twarzy. I to jest jak próba patrzenia przez lekki biały szal. Spróbuj wyczuć tę rzeczywistość. Teraz nadchodzi grupa. Próbuję zobaczyć, która to grupa. Ponieważ wiem, że powinniśmy spotkać 8 rad magistrackich Alhumbra, ale to jeszcze nie one. To jedna z 48 grup. Kim oni są? Myślę, że to są. Są to rady mistrzów tantry. Ten większy krąg. Właśnie przyszli na wysokości sufitu i wyglądają jak kule energii, tak jak na diagramach. Przychodzą, aby utrzymać dla nas pole. W rzeczywistości tworzą dużą, jakby jak gdyby poziomą, okrągłą poziomą tarczę na poziomie sufitu. Z nimi w ich 24 punktach, ale jest ich dwoje na każdym punkcie, więc jest ich 48. W centrum tarczy otworzą przestrzeń i stąd zabiorą nas w podróż do najpierw próbuję zobaczyć, dokąd nas poprowadzą. Powiedzieli, że to jest korytarz Alhumbra. Tam właśnie są. Okej, właśnie się czegoś nauczyłam. Na tych diagramach te proste linie, 24 proste linie wychodzące do kul lub kół, każdy z nich jest korytarzem Alhumbra, więc przeprowadzą nas przez jeden z tych korytarzy. I zaczynają od zewnętrznej Rady Mistrzów, która odpowiada zewnętrznej warstwie Kosmeja. Więc przeniosą nas z tego poziomu do wewnątrz, przez jeden z korytarzy Alhumbra. Najpierw do komórki Arutas, a następnie do jądra komórki Arutas. W porządku, zobaczymy, jak zamierzają to zrobić. Wow, uderzenie gorąca. Okej. Robią coś w centrum tarczy, aby ją tworzyć. Oh, neat. Okay.
To, co teraz widzę, przypominało mi o tym, kiedy wspomniałam, że Tantri Eima mnie odwiedzili i umieścili tą przestrzeń białego pokoju w mojej sypialni. And they superimposed this white room space into my bedroom. This is ta jest inna, ale ta sama koncepcja. Tantri Asia wierzy, że są to ci z Rady Mistrzów Tantri. Master councils. It's the same concept. To ta sama koncepcja. Otwierają centralną przestrzeń, tak jakby wziął ten diagram i to by była tarcza. I otworzyłeś dziurę w środku, do miejsca, w którym znajduje się ten zewnętrzny pierścień Rady Mistrzów. I w tej przestrzeni umieszczają swoją przestrzeń z tego pasma świadomości. Their space from that band of consciousness, from that state. Z tego stanu w pokoju i przestrzeni z nami. Ten nie jest całkiem biały, jak w przypadku Tantri Eima. Ten jest, i to śmieszne, bo byłam już wcześniej w tej przestrzeni, ale nie wiedziałam, gdzie to jest. Zabierali mnie tutaj w niektórych podróżach na wyspie Sanktuarium. Nazywam to przestrzenią ciemnego pokoju, ponieważ jest trochę, wszystko jest trochę ciemne. Jakby światła były wyłączone, ale wszystko jest jakby od jasno do średnio blado niebieskiego. Część jest bardziej wodno-niebieska, ale wszystko ma taki niebieski blask, przedmioty i tego typu rzeczy. Zabierając tam nasze ciała, kiedy projektujemy tam nasze ciała plazmowe, przyjmują tę samą konfigurację. Wyglądają na całkiem przezroczyste, z wyjątkiem tego, że są one obrysowane na niebiesko. I możesz zobaczyć siebie na niebiesko w niebieskim obrysie. To jest jak bardzo przyjemny, elektryczny, wodno-niebieski, z bardzo miękkim, delikatnym, ciemnym tłem. Podobnie do szafirowego, ciemno-niebieskiego tła z wodno-niebieskimi konturami wokół wszystkiego. Zrobią punkt skrzydła. Okej. Okay. Pamiętajcie, że wciąż jesteśmy zalaminowani w naszej fali Christar, która wciąż płynie przez nas. Zamierzają zrobić coś bardzo fajnego. Zamierzają wysłać częstotliwości do środka pokoju, w dół i do tarczy aurory. A tarcza aurory odwije z powrotem falę częstotliwości, która dla tych, którzy chcą uczestniczyć w tej technice, powróci jako niezupełnie gejzer, ale jako szybka iskra, która wróci z dołu. A kiedy ta iskra powróci, przejdzie przez ciebie i wróci do Christar. Kiedy to się stanie, twoje ciało plazmowe stanie się płaskie, dwuwymiarowe. Tak jakby ktoś wziął płynącą falę, chwycił ją za boki, pyknął i pociągnął w ten sposób, gdzie stała się bardzo napięta. I zgniecie nasze ciało plazmowe do płaskiej powierzchni. So they're going to do that. Zrobią to za sekundę. W porządku. Właśnie upuścili częstotliwości na tarczę aurory. Więc jeśli akceptujesz hosta, za sekundę to wyzwoli iskry. Więc po prostu wdychaj teraz w górę z tarczy aurory. W górę do punktu skrzydła. A następnie wydychaj z punktu skrzydła w górę do tarczy Christar. I spróbuj wyczuć pyk, gdy twoje ciało plazmowe staje się płaskie, jakby ktoś się wyprasował. Nadal jest jakby w środku twojego fizycznego ciała. A teraz są, och, fajnie, istnieje zupełnie nowe znaczenie poruszacza fal. I za sekundę możemy normalnie oddychać, ale oni wytworzą próżnię. Jak pole próżniowe, które jest właściwie częścią pola Kraksenseita. Otwierają wielkie Kraksenseita. To właśnie robią. Co jest magnetyczną częścią pól bramy na środku pokoju, która rozszerzy się dookoła pokoju i trochę poza pokój.
do that. Kiedy to zrobią, wciągnie to nasze spłaszczone ciała plazmowe. To prawie jak oglądanie staromodnych gum do rzucia, które były płaskie. To jak oglądanie ich, jak wyłaniają się z naszych ciał, przez nasze głowy i wychodzą z naszych głów, z wyjątkiem tego, że nie są stałe jak guma. Są półprzezroczysto-białe i to są nasze spłaszczone w tej chwili ciała plazmowe. I wszystkie będą delikatnie, jakby unosić się w górę do punktu na zewnątrz budynku, ale ponad środkiem pokoju, poza budynkiem. Przemieszczają się przez krak Senseita. Jest w centralnym punkcie. W rzeczywistości jest to pieczęć na okręgu i znajduje się na szczycie krak Senseita. Więc wszyscy zbierzemy się tam jak małe wstążki, jak paski wstążek. Spróbuj wyczuć swoje ciało plazmowe, gdy się przemieszcza. To prawie tak, jakby odklejało się od środka. Prawie tak, jak czujesz, że tam wskakujesz. I spróbuj poczuć, jak ta fala się rusza. Spróbuj to wyczuć. Czujesz siebie w ciele fizycznym, ale staraj się wyczuć siebie również w płaskiej formie ciała plazmowego. Postaraj się poczuć wolność w tym kształcie, ponieważ możesz falować z powietrzem, gdy płyniesz w górę. Wszyscy zbierzemy się jak płatki kwiatu wokół pieczęci na szczycie krak Senseita. I tutaj zaczniemy zauważać, że rzeczy zaczynają wyglądać jak szafirowo-niebieskie tło. A nasze ciała plazmowe wyglądają, jakby były przezroczyste, z wyjątkiem wodno-niebieskiego konturu. Wyglądamy jak guma do rzucia z niebieskimi konturami. Tak wyglądamy wizualnie, jak falujące paski gumy. Jest również wstążka w kolorze jasno-wodno-niebieskim, łącząca dolną część paska w kształcie gumy twojego ciała plazmowego, która odpowiada dolnej części twojego ciała fizycznego. Łączy je i biegnie aż do twojej czakry korony, przez ciebie i do tarczy aurory. Więc jesteś połączony. To jest twoja linia więzi ciała plazmowego. Jesteś tam połączony. Teraz zabiorą nas w ciekawą podróż. I wkrótce przejdziemy do dwóch wymiarów. Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteśmy nad budynkiem, na zaokrąglonym końcu, zaokrąglonym w górę końcu krak Senseita, który ma kształt Akasha, ale odwrócony do góry nogami, część magnetyczna. I jest tam pieczęć, która wygląda jak okrągłe drzwi. I są to po prostu zamknięte drzwi energii. Otworzą je, a my przelecimy w górę naszymi ciałami plazmowymi w kształcie gumy przez te okrągłe drzwi. Chcą, żebyśmy teraz zrobili wdech i przytrzymali. A teraz wydech i wypchnijmy nasze ciała plazmowe w górę przez okrągłe drzwi. Spróbuj wyczuć ciałem plazmowym, że przeszliśmy przez te drzwi. I teraz zamkną się pod naszymi pionowo stojącymi paskami gumy. Teraz będziemy musieli nadmuchać nasze ciała plazmowe z powrotem do trójwymiarowego kształtu. Chcą, abyśmy zrobili wdech do naszego punktu skrzydła, zarówno w ciele fizycznym, jak i w naszym pionowym, stojącym pasku z gumy ciała plazmowego. Następnie wydychaj do przodu i do tyłu, poziomo z punktu skrzydła w obu przestrzeniach. Poczuj, jak twoje ciało plazmowe wraca do trójwymiarowej formy, która pasuje do twojego ciała tutaj. Try
Spróbuj wyczuć ciało plazmowe w tej przestrzeni. Nadal jest ciemno. To jak słabo oświetlona na niebiesko jaskinia. Jest przyjemnie. To nie jest przerażający niebieski, nie mroczne uczucia, ani nic takiego. Atmosfera jest w zasadzie całkiem ekscytująca. Spróbuj otworzyć oczy ciała plazmowego i spojrzeć przez nie. Jeśli patrzysz przez nie, pierwszą rzeczą, jaką zobaczysz, to, że wszyscy stoimy w pomieszczeniu, które wydaje się być w jaskini. Kamiennej jaskini, jaką można znaleźć pod ziemią. To jest pokój spotkań. To wejście do korytarzy Alhambra. Jest to jeden z korytarzy Alhambra. Pojawi się grupa przewodników i są to członkowie Rady Mistrzów Tantry i Tantry Master Council Band. Najpierw pojawią się wokół nas jako małe sfery wielkości piłki tenisowej, a potem rozbłysną i zamienią się w kolumny, a następnie w istoty świetlne w kształcie hominidów. Dla każdego z nas jest jeden, więc każdy z nas ma przewodnika. Mówią, że są po to, żebyśmy się nie zgubili, bo do komnat prowadzi dużo ścieżek, a jeśli pójdziemy na wędrówkę, możemy się zgubić. A to nie byłoby dobre, gdyby nasze ciała plazmowe się teraz zgubiły. W porządku, więc to jest interesujące. Widzę, jak wchodzą przez drzwi, wiecie, drzwi do jaskini, a nie jakieś ozdobne drzwi. Taki naturalny łuk w jaskini po mojej prawej stronie. Widzę tam kilkoro z nich, którzy podejdą i staną obok naszych ciał plazmowych. A także przeniosą część siebie w dół do twojej przestrzeni mentora, nad twoim prawym ramieniem. Sprawdź, czy możesz ich wyczuć, gdy pojawią się ponad twoim prawym ramieniem. Najpierw zamierzają. Idą pierwsi, stoją trochę za nami, odrobinę za prawym ramieniem. Użyją swojej lewej ręki i położą ją na twoim punkcie skrzydła, na twoim ciele fizycznym. I będą tam transmitować częstotliwość, która jest częstotliwością odbioru kryształów Alhambra. To rozpoczyna aktywację punktu skrzydła. O, poczułam to. Teraz spróbuj wyczuć, że w twoim ciele plazmowym, kiedy wszyscy stoimy tam na górze, a oni stoją z tobą, no wiesz, trochę za tobą po prawej, robią to samo tam na górze z rękami ich ciał plazmowych. Lewa ręka transmitująca do twojego punktu skrzydła tam w górze. Będzie to trochę brzęczące uczucie w punkcie skrzydła w ciele plazmowym tam na górze i otworzy nam skrzydła. Są to pierzaste skrzydła, ale są to plazmowe skrzydła, więc nie są to ciężkie, upierzone skrzydła. Są to świetlnie upierzone skrzydła. Wyglądają, jakby były przejrzyste, dość przejrzyste ciała plazmowe, ale obrysowane wodno-niebieskim kolorem. Ale jeszcze się nie pojawiły. Chcą, żebyśmy zrobili wdech i wstrzymali w punkcie skrzydła. A z wydechem skrzydła w ciele plazmowym pykną i spróbuj poczuć, jak część z nich pyka też tu na dole, kiedy wydychamy. Teraz spróbuj wyczuć, że aktywowały się twoje skrzydła plazmowe. Spróbuj poczuć ich dotyk na plecach w miejscu punktu skrzydła.
Gdy poczułam je po raz pierwszy, to tak, jakby ktoś za mną stał i prawie podskoczyłam. To jest jak, och, to są moje skrzydła. Staraj się poruszać je do przodu i do tyłu. Najpierw zacznij poruszać ramionami tak, jakby były one skrzydłami. Poruszaj do przodu, zatrzymaj, następnie do tyłu i zatrzymaj. Poruszaj trochę ramionami, co pobudzi punkt skrzydła w ciele fizycznym. Potem pozostaw fizyczne ramiona nieruchomo i spróbuj wykonać ten sam ruch do przodu z anielskimi skrzydłami, a potem do tyłu. Jeszcze ich nie rozkładasz, po prostu ruszasz nimi do przodu i do tyłu. Spróbuj wyczuć, że twoje ciało plazmowe robi tam to samo. Teraz chcą, żebyśmy i mówią, że pracujemy z samotnią harmoniczną, z którą robiliśmy wiele rzeczy wcześniej, gdzie nawet jeśli ktoś siedzi tuż obok ciebie, wciąż masz miejsce wokół ciebie, które jest przypisane tylko do ciebie, więc wasze skrzydła nie będą na siebie wpadać, nawet jeśli je rozłożycie. Więc proszą nas o wdech do punktu skrzydła i wstrzymanie przez minutę. I gdy trzymamy, podnieś lekko ramiona oraz zaokrągloną część skrzydeł, ponieważ przygotujemy się do rozłożenia skrzydeł na wydechu. A więc wydech. Opuść ramiona i rozłóż skrzydła jak ptak lub anioł. Spróbuj je poczuć. Spróbuj wyczuć czubek pióra lotu, który jest dużym, długim piórem na czubku skrzydła. To jest pióro kontrolne, jak mówią. Jeśli chodzi o elektryczność, jeśli chodzi o przepływ, o plazmę. Mówią teraz, że gdy są uniesione i wygięte w łuk, gdy skrzydła są uniesione w ten sposób i rozłożone w ten sposób, trochę jak logo Harley Davidson, które ma unoszące się, zginające i rozkładające skrzydła. A teraz spróbuj poruszyć czubkami tak, jakbyś zginał łokcie samych skrzydeł, gdzie poruszasz tylko czubki skrzydeł. Pióra lotu skierowane pionowo w górę, a następnie z powrotem w dół. A potem rozłóż je całkowicie i przesuń całe skrzydła, w tym ich części ramienne. I jakby potargaj je, gdzie możesz faktycznie potargać pióra, żeby zrobiły tak. Teraz proszą, żeby podnieść czubki nad naszą głową, dokładnie w linii z naszą centralną kolumną pionową. Stuknij końcówkami skrzydeł 3 razy, a wytworzą iskrę elektryczną. Potem weź wdech i przytrzymaj, co sprowadzi tę iskrę w dół do punktu skrzydła. I przytrzymaj przez chwilę w punkcie skrzydła. Następnie wydychamy go w górę, do naszego ciała plazmowego, które stoi tam w jaskini, do której zamierzamy wysłać część naszej świadomości, więcej naszej świadomości. Teraz spróbuj skierować bardziej swoją uwagę na stojące w jaskini ciało plazmowe. Wszyscy po prostu stoimy z naszymi przewodnikami, czekając na to, co zamierzają zrobić dalej. Właśnie aktywowali swoje skrzydła. Wow, są ogromne. I są poza fizyczną strukturą piór. Są niesamowite, jak falujące prądy energii, którymi nasze również kiedyś się staną.
And they're having us all stand. Każą nam stanąć jako grupa koncentrycznych kręgów, gdzie jest mała grupa. A grouping of concentric circles with a nie potrafię powiedzieć, ilu z nas jest w centrum, ale jest nas mała grupka, a poza nią trochę większa. I jest kilka takich warstw. Każą nam stać obok siebie, zwróceni do wewnątrz. I stoją tuż za nami. Każdy z nas ma swojego anioła przewodnika, który stoi tuż za nami. Standing right behind us, and they want us to chcą, abyśmy podnieśli nasze skrzydła ciała plazmowego, gdzie końcówki są skierowane pionowo w górę. A potem złóżmy końcówki razem nad naszymi głowami. Następnie połączą razem czubki swoich skrzydeł, tworząc krąg wokół nas. I w ten sposób przeniosą nas z początków korytarzy Alhambra w dół do komnat Alhambra. W ten sposób dotrzemy do sal Cosminas. House of Cosminas first. Okay. All right, they're getting ready. W porządku, szykują się do naszego lotu. I za chwilę zrobimy wdech. A kiedy robimy wdech, zamienią nas wszystkich w wielką kulę światła jak słońce. I wygląda ona jak plazmowe słońca ognia i wody. I jest blado wodno-niebieskie. Więc weźmy wdech i skurczmy się do słońca. A kiedy zrobimy wydech, wyobraźmy sobie, że katapultujemy się pionowo. Właściwie to będziemy wchodzili do komnat pod kątem. Więc wdech w górę. I teraz widzę, to wygląda jak duże wodno-biało-niebieskie słońce przelatujące przez te komnaty, które wyglądają jak te, które powstają przy wydobyciu węgla i tak dalej. They mine coal and stuff. There's like są jak wykopane tunele i wygląda to jak przelatywanie przez całą masę takich tuneli naprawdę bardzo szybko. I my tam jesteśmy. Możemy teraz normalnie oddychać. Jesteśmy, nasze ciała plazmowe są tam. Zaprowadzą nas najpierw do Sun 8, do komórki Sun 8. Sun 8 cell. Widzę wielkie, nasze podróżujące słońce, zrównujące się z jaką jego częścią? Jest to zewnętrzna część, jak to nazywają poziom Cosminas Areas. Gdy nasze słońce i jego korona zrównują się wewnątrz tego samego rozmiaru, co poziom korony słońca ósmego. Więc zróbmy wydech i powróćmy tam do naszych fizycznych form ciała plazmowego. I mówią, spróbuj teraz się rozejrzeć i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Więc staram się otworzyć oczy. Zwykle otwierają się szybko. Nadal nic nie widzę. Kochani? Mówią, niedługo, nie martw się. Widzisz coś? Nie, ale jestem tam. Myślałam, że widziałeś to jako pierwszy. Czekam na kontakt wzrokowy. Czuję częstotliwości. Czuję tę wirującą, wielką, wirującą kulę energii wokół nas. Jak wirujące, przezroczyste, białe pasma energii. Po prostu wirują dookoła naszej grupy i przez Sun 8 Corona. Sun 8 Corona.
To naprawdę zabawne. Nadchodzą. Prawie miałam kontakt wzrokowy. To tak, jakby byli w jakimś pomieszczeniu kontrolnym tam na górze, pracując nad przywracaniem przekazu wideo czy coś w tym stylu. Powiedzieli, przekroczenie progu zajmuje minutę. Mówiąc o przekroczeniu progu, mają na myśli wejście do sal Kosminas. Wciąż czekam. Okej, tak lepiej. Najpierw widzę, jakbyśmy byli wewnątrz ogromnej. Like we're inside of this huge, looks like a dome. Wygląda to jak kopuła, ale w rzeczywistości jest to kula mająca poziomą tarczę. Kiedy przekraczasz jej punkt środkowy, więc wszyscy stoimy na tej tarczy, a górna część kuli jest jak kopuła nad naszą głową, ale jest naprawdę ogromna. Jesteśmy niemal wielkości mrówek. Nasze ciała plazmowe w porównaniu z wielkością tej kopuły. Spróbuj więc dostroić do tego miejsca czasoprzestrzeni, w którym się znajdujemy, wyczuwając swoje ciało plazmowe wewnątrz tej absolutnie masywnej, wyglądającej jak kopuła katedry, ale to tylko jedna wielka kopuła. Spróbuj wyczuć to, a także pozostałych członków grupy. Wydajemy się wszyscy być w tym samym rozmiarze. A nasi przewodnicy Alhambra są tylko trochę więksi od nas. Utrzymują proporcjonalny rozmiar, ponieważ czasami, kiedy sobie na to pozwalają, są ogromni. Są tylko o stopę wyżsi od nas. Nasz przewodnik jest o stopę wyższy. No dobrze, teraz wszyscy czekamy na coś i oni również. Właśnie powiedzieli, czekamy na otwarcie przejścia. To będzie w centrum tej wielkiej tarczy, na której stoimy wewnątrz tej kopuły. Więc proszą nas, abyśmy zwrócili się w stronę punktu środkowego i ponownie utworzyli koncentryczne kręgi. Widzę, że punkt środkowy zaczyna się otwierać. Jest naprawdę ciekawy. Jest ich... Myślę, że jest ich 48, a nie tylko 24. Są tu jakieś 24 lub nie. Jest 48 linii schodzących z platformy tarczy, na której stoimy wewnątrz kopuły. W środku jest otwór, a dalej wygląda to jak zjeżdżalnie wodne. Jak 48 wodnych zjeżdżalni schodzących w dół w tym środkowym otworze. I chcą, żebyśmy po nich zjechali. Oni zjadą z nami. Jeszcze nie dali mi znaku. Na powierzchni dziury wciąż znajduje się membrana, więc jeszcze nie możemy ruszyć. Teraz mówią, wdech w górę i wstrzymaj w punkcie skrzydła. A kiedy zrobimy wydech, poczuj, że twoje ciało plazmowe lekko podskakuje, a potem zjeżdża w dół, stopami do przodu, w dół jednej z tych zjeżdżalni. Także wszyscy ustawiamy się w linii z jedną z 48. I spróbuj poczuć, że jest trochę jakby mokro, ale bez wilgoci, jak uczucie hydrolazy. Ciągną się daleko. Są jak naprawdę długie zjeżdżalnie wodne. A potem na dole pojawi się koniec, gdzie wyskoczymy jakby chlup do dużego basenu z czymś, co wygląda jak hydrolaza, ale jest to pierwsza plazmowa wersja. To coś więcej niż hydrolaza, więc poczujcie, gdy dotrzecie do końca zjeżdżalni, po prostu jakby jadąc w dół, że wskakujemy pod wodę na sekundę, a potem wyskakujemy z powrotem w naszych ciałach plazmowych. Więc to jest prawie tak, jakbyśmy byli, trochę jak bycie w oceanie, z wyjątkiem tego, że jesteśmy teraz w koncentrycznych kręgach, ale stoimy obok siebie i wyskakujemy z wody. Hmm.
Ciekawe wyczucie czasu. Here we go. Zastanawiam się, co to wywołało. Trochę unosimy się w tej wodzie i to jest interesujące. Czymkolwiek jest ta wodnista jak plazma substancja, nie musisz machać rękami. Możesz po prostu się unosić. Trochę jak spławik. Twoja głowa nie tonie po pierwszym skoku do wody. Mówią, że teraz spotkamy się z 8 istotami, z których każda jest przedstawicielem jednej z 8 rad magistrackich rdzennej komórki Kosmina Sarutas. A ponieważ my podskakujemy i unosimy się w tej podobnej do wody plazmie, nasi przewodnicy proszą nas, abyśmy rozproszyli się trochę. Cofnijmy ten krąg, aby powiększyć jego środek, ponieważ będą wyłaniać się ze środka. W czym? Tego nie wiem. Ale mogę wyczuć dudnienie pod wodą, coś głęboko pod wodą. Czuję je dość głęboko w wodzie. Widzę, to ciekawe, ma kształt Kraksenseita, odwróconej Ekaszy. Widzę, jak wznosi się pod wodą, w której się kołyszemy i porusza się powoli w górę z okrągłym końcem, wiecie, dolną stroną Ekaszy, jak w pozycji Kraksenseita skierowanej do góry. I jest prawie, wow, zrobiła się naprawdę duża, gdy tylko wypłynęła na powierzchnię, gdy zaczęła przekraczać powierzchnię. A teraz jej czubek podnosi się, właśnie się wyprostował. I teraz wygląda jak wielka, mleczno-biała Ekasza unosząca się na powierzchni wody. Z nami wszystkimi w tym kręgu, wokół niej, z naszymi przewodnikami. Rady magistrackie Alhambra zamierzają powiększyć rozmiar ich bańki Ekasza. Ma teraz kształt Ekasza z wierzchołkiem skierowanym do góry. I zamierzają ją rozszerzyć tak, żeby stała się wystarczająco duża i w pewnym sensie owinęła nas wszystkich, otoczyła nas, więc wylądujemy w niej razem z nimi i nie będziemy już dłużej w podobnej do wody plazmie. A kiedy oni, teraz ją rozszerzają. Chcą, żebyśmy zrobili wdech i wstrzymali, podczas gdy oni ją rozszerzają. A kiedy zrobimy wydech, wyskoczymy i będziemy w środku, stojąc na platformie tarczy, która biegnie przez środek jej okrągłej części. Teraz widzę 8 przedstawicieli każdej z 8 rad magistrackich jako coś w rodzaju kul wielkości piłki do koszykówki ustawionych na podłodze w okręgu pośrodku tarczy. A my stoimy wokół nich i proszą nas, abyśmy usiedli w naszych ciałach plazmowych trochę jak w pozycji lotosu i zwrócili się w ich kierunku. Nasi przewodnicy Alhambra, którzy są z nami, wciąż są z nami, ale zmienili się w kształt niemal falujących gum do żucia, które są teraz umieszczone bezpośrednio za naszymi ciałami plazmowymi. A 8 w środku coś robi. Przez nie także przepływa pionowa fala.
Wygląda trochę jak przezroczysto biała kula wielkości piłki do koszykówki, z biegnącą przez nią pionową falą. Teraz zatykają końcówek swoich pionowych fal nad środkiem i wyginają się w kierunku naszych przewodników, którzy również kierują swoje pionowe fale za nami i tworzą łuki nad naszą głową do ósemki kosminia z centrum. Więc nasi przewodnicy Alhumbra łączą nas z nimi. Zamierzają coś zrobić i zabiorą nas bardzo szybko przez komórkę Arutas i bezpośrednio do atomu nasiennego, a stamtąd przeprowadzą nas przez doświadczenie z rdzenną tożsamością Chrysler. Al-Uma'un. Na coś czekają. Mówią, weź wdech do miejsca w czakrze trzeciej, gdzie znajdują się kryształy krwi. Worek kryształów krwi. Weź ten wdech. I przytrzymaj przez sekundę. A kiedy zrobimy wydech, wszyscy tam w górze, w naszych ciałach plazmowych, zmienimy się w jedną wielką kulę, która uda się prosto do atomu nasiennego. Więc... Spróbuj wyczuć nas jako świadomość, gdzie nadal jesteśmy jakby wynurzeni tam w formie kuli, ale spróbuj też wyczuć lekkie musowanie lub mrowienie w worku kryształów krwi w czakrze trzeciej. Jako kryształy Aquos i Oros, krwawe kryształy zaczynają się łączyć i tworzą tak zwany Pyros, który jest również znany jako boski ogień. Spróbuj to wyczuć. To będzie jak... To naprawdę dziwne, można to nazwać ociepleniem, ale promień Pyros jest chłodny. Nie wiem, jak to lepiej ująć. Spróbuj wyczuć, że dzieje się to w ciele fizycznym. A teraz zrób tam wdech i wstrzymaj przez chwilę w worku. I zrób wydech w górę do miejsca, w którym znajduje się nasze ciało plazmowe w kuli. I wyczuj, że nasze ciała plazmowe wróciły do istnienia w formie 3D. Nadal są swego rodzaju przezroczystą plazmą obrysowaną przez wodno-błękit. To jest ciekawa przestrzeń. Prawie jak przestrzeń, która nie jest przestrzenią, ale jednak nią jest. Trudno to opisać. Jesteśmy wewnątrz atomu nasiennego, ale nie jesteśmy jeszcze w jądrze Al-Uma'un. Al-Uma'un yet. Ale to jest tak, jakby nawet sama przestrzeń była znowu wielką kulą, ale nie ma ona tarczy przechodzącej przez jej środek, więc po prostu się w niej unosimy. Niektórzy z nas są w pozycji lotosu. Niektórzy muszą być naprawdę zmęczeni, ponieważ ciała plazmowe zasypiają. Unoszą się tam w powietrzu. To jest naprawdę zabawne.
To jest naprawdę zabawne. Te, które śpią, z jakiegoś powodu wznoszą się wyżej w powietrzu. Te mniej więcej w środku kuli po prostu sobie stoją. Ale te, które zaczęło się od kładzenia się mniej więcej w tym samym miejscu, w którym wszyscy stali. Gdy coraz bardziej zasypiały, te ciała plazmowe zaczęły wznosić się i unosić w powietrzu śpiąc. To jest zabawne. Coś nowego. Nie spodziewałam się tego. Teraz przygotowują się do przekazania nam kryształów. Zobaczmy, co chcą, żebyśmy zrobili. To jest naprawdę zabawne. Ci ludzie, którzy zasypiają, ich przewodnicy ruszają w górę i chwytają ich, jakby sprowadzając ich z powrotem w dół, delikatnie potrząsając, aby ich obudzić. To wygląda naprawdę przyjemnie. Myślę, że pójdę zrobić to jutro lub wieczorem po ukończeniu warsztatów. Wszystko jest jak w tej przestrzeni ciemnego pokoju, wiecie, gdzie jest jakby przezroczyście z wodno-błękitnym obrysem na szafirowo-niebieskim tle. Wszyscy się przebudzili i stoją. Kryształ rdzennej tożsamości Al-Uma'un, krajstar, z której wszyscy pochodzimy. Objawia się teraz jako kryształt Akasha. Ale bardziej kulisty, z odrobiną pary biegnącej w górę, tworzącej punkt Akasha. Blado-biały, półprzezroczysty płomień, ale bardzo żywy. Możesz poczuć jego świadomość i jego obecność. Rozszerza się dość mocno na środku tej sferycznej przestrzeni, w której się znajdujemy, która jest wnętrzem atomu nasiennego. Jesteśmy zaproszeni, każdy z nas, i na naszej harmonicznej samotni, gdzie zostaniemy poproszeni o zrobienie kroku naprzód, jeśli chcemy otrzymać 8 kryształów, o wstąpienie do płomienia. Płomień jest rdzenną tożsamością Christa, którą jest Arionia Areas Cosminias Alhumbrus. Tak więc świadomość Christa w bezpośrednim poznaniu przekazuje nam, że jesteśmy zaproszeni do wejścia. To jest jak powrót do domu. I poprzez przyjęcie daru 8 kryształów Alhumbra. Właściwie jest to odrodzenie. Odrodzenie ciała plazmowego z jego czynnikiem K+8. Ponieważ połączenie kryształów wspólnie tworzy K+1, aż do czynnika K+8. Więc poproszą nas o wdech i wstrzymanie. A kiedy zrobimy wydech, ruszymy nasze ciała plazmowe do przodu i wkroczymy w ten wielki płomień przed nami. Spróbuj wyczuć, że jak tylko twoje ciało plazmowe weszło w płomień, stworzyło małą część siebie, wciąż w wielkim płomieniu, ale dało ci prywatną sekcję, która jest jak prywatny płomień w kształcie Akasha wokół ciebie. Więc masz prywatną komunikację, bezpośrednią komunikację, bezpośrednie poznanie z Christem. Więc to tak, jakby inni nie słyszeli. To jest jak prywatna rozmowa.
Mówią, że jest to przestrzeń, do której możesz pamiętać, by wejść za każdym razem, gdy chcesz komunikować się z Christem. Ilekroć chciałbyś poprosić o uzdrowienie lub o pomoc, lub o cokolwiek. Możesz również podziękować, to też działa w ten sposób. Istnieje sposób, żeby pamiętać, jak dostać się tam naprawdę szybko, bez konieczności przechodzenia całej podróży. I za minutę otrzymamy te kryształy. Ale proszą, aby każdy z nas w ciele plazmowym tam na górze, kiedy stoimy w naszej małej, prywatnej części płomienia, który jest rdzenną tożsamością Christa, wyciągnął lewą rękę, i możemy to zrobić również fizycznie, otwartą dłonią do góry. Strumień światła będzie pochodził z prywatnej części Christa, która komunikuje się z Tobą i stworzy kształt na Twojej dłoni jak symbol. Nie będzie on zbyt skomplikowany. Będzie to prosty symbol. Możesz zobaczyć ten symbol zapisany światłem na swojej dłoni, czy to fizycznie tutaj, czy tam, w Twoim plazmowym ciele. A także spróbuj wyczuć, jak gdyby palec wodził nim po Twojej dłoni. Poczuj, że jest rysowany. Spróbuj uzyskać obraz tego kryształu, tego symbolu, tej linii. Może to być pofalowana linia, może to być seria dowolnych kształtów. Jeśli tego nie widzisz, w porządku. Po prostu wiedz, że tam jest. To będzie Twój klucz do natychmiastowej projekcji Twojego ciała plazmowego do jądra płomienia Christa. Sposobem, żeby to zrobić, jest osobista patra. Gdzie jeśli jesteś tutaj, w fizyczności, i chcesz przenieść swoje ciało plazmowe tam, złożyłbyś dłonie razem w osobistej patrze. Niitra. Myślę, że tak nazywa się ułożenie rąk do modlitwy. Po prostu wdychaj do punktu skrzydła ze swojej sfery misji i wydychaj bezpośrednio do przodu i na zewnątrz. Do miejsca, w którym połączone są dłonie. I aktywuje się. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że symbol stał się naprawdę duży, po jednym na każdej ręce, i zamienił się w symboliczne rękawiczki w okręgu. Ale kiedy ten efekt wystąpi, po prostu przebiegnie przez całe Twoje ciało i możesz uwolnić dłonie z niejtry i po prostu się zrelaksować, wizualizując siebie tam i wyczuwając komunikację. Spróbuj wyczuć teraz, gdy stoimy tam razem ze wzmocnieniem przez Rady Magistrackie Alhumbra. Spróbuj wyczuć miłość. To jest miłość absolutna, jest bezwarunkowa, ale jest to miłość, która może być delikatna i miłość, która może być stanowcza, gdy jest to konieczne. To nie jest miłość, którą można wykorzystać. Jest to wieczna miłość boskiego źródła. Miłość krystyczna i miłość Christars. To najpiękniejsza i najdelikatniejsza moc w kosmosie. Ale jest to również najsilniejsza i najmocniejsza krystyczna moc w kosmosie. Stanowcza jak miłość matki lub ojca, a nawet niedźwiedziej matki lub ojca chroniących swoje młode, gdyby ktoś chciał je skrzywdzić. W tym rodzaju miłości jest piękna boska determinacja, która będzie chronić, będzie stać przy tym, co kocha, i my wszyscy jesteśmy kochani. Jednak jeśli ktoś wymyka się spod kontroli, wyrządza krzywdę innym, jak dobry rodzic nie pozwala dziecku tak się zachowywać, ponieważ jest to autodestrukcyjne dla dziecka, jak również szkodliwe dla innych.
Tak podejmuje działania korygujące, aby pomóc dziecku w nauce. Kresta również kocha w ten sposób. Ale kocha też czułą, pielęgnującą miłością, jako rodzic obdarzyłby dziecko, które jest uwielbiane. Tam, gdzie dziecko wie, że jest bezpieczne, wie, że znajdzie tam opiekę, uzdrowienie, towarzystwo, naukę. Spróbuj poczuć rzeczywistość tej przestrzeni. A teraz ostatni prezent. Otrzymasz krąg 8 kryształów, tym razem w twojej prawej dłoni. Więc proszą nas o wyciągnięcie prawej dłoni w fizyczności i również w twojej przestrzeni płomienia. To jest zabawne. Wyglądają jak małe. Są małe jak kule plazmy. Są bardziej galaretowate niż myślałam, że będą. Powiedzieli, że stężeją, kiedy zabierzesz je do domu. W tej chwili mają mniej więcej ten sam kolor, czyli ten ognisty i lodowy, bladowodno-niebieski, lodowy kolor plazmy. Mówią, zamknij teraz dłoń i zrób z niej gromadkę pośrodku dłoni. Zrób mały wdech, używając wdechu, żeby wciągnąć je do czakry dłoni. Na przechowanie. Teraz sprowadzą nas z powrotem, ale jeszcze nie jestem pewna jak. Okay, they're gonna have us. Ta linia więzi, która jest między naszymi ciałami fizycznymi a naszymi ciałami plazmowymi, mimo że nasze ciała plazmowe przeszły przez wszelkiego rodzaju skręty, podróże i przekształcenia. Ta linia więzi wciąż tam jest. Za sekundę wrócimy do naszych fizycznych ciał bezpośrednio przez tę linię. Mamy więc 8 kryształów w prawej ręce naszego ciała plazmowego i również kolejny ich zestaw w części naszego ciała plazmowego, która pozostała w naszym ciele fizycznym. Kiedy sprowadzimy się przez linię więzi, połączy to te dwa zestawy i rozpocznie się ich aktywacja. Pierwsza część ich aktywacji rozpocznie się, a potem coś z nimi zrobimy, aby aktywować przepływy unii w naszym ciele. Proszą nas, abyśmy ponownie zrobili wdech z naszego punktu skrzydła do góry, przez naszą linię więzi, do naszych ciał plazmowych, tam wysoko, w jądrze Krystar. I wstrzymali przez sekundę, aż naprawdę złapiemy tam nasze ciała plazmowe. Zróbmy wydech w dół i sprowadźmy nasze ciała plazmowe na dół, prosto w dół przez naszą czakrę korony z powrotem do naszych ciał. Spróbuj wyczuć lekkie mrowienie w prawej dłoni, gdy dwa zestawy kryształów plazmy oddziałują na siebie. A teraz chcą, abyśmy otworzyli przepływy ognia i lodu w naszych ciałach fizycznych i ciałach plazmowych. Biorąc tę małą grupę 8 kryształów z naszej prawej dłoni i umieszczając ją na naszej czakrze trzeciej. Następnie zrób wdech i pozostaw kryształy w dłoni. Weź wdech
I na wydechu w dół prawego ramienia pchnij kryształy do worka kryształów krwi. Następnie możesz opuścić dłoń i po prostu oddychać spokojnie przez kilka chwil. Teraz powiedzieli, że minie kilka minut, około 15 minut, zanim te przepływy się aktywują. Nie wiedziałam, że zamierzają to zrobić, ale zrobią krótką przerwę, na przykład 15 minut, nie pół godziny, pomiędzy nimi, a potem poprowadzą 2, 3 i 4 razy jako jedno. Ale potrzebujemy czasu, około 15-20 minut, jak powiedzieli, aby się to aktywowało. Kiedy zrobimy sobie przerwę, spróbuj czuć i wdychać do siebie. Możesz na przykład wdychać przez punkt skrzydła, a następnie wydychać w dół do worka kryształu w krwi czakry trzeciej i po prostu oddychać w ten sposób przez chwilę, podczas gdy robisz sobie przerwę. I po prostu spróbuj wyczuć, że rozpoczynają one swój cykl aktywacji. A kiedy się aktywują, to co zrobią najpierw, będzie to czuć jak małe w atomach i subatomowych cząsteczkach waszej krwi. Gdy kryształy krwi zaczną przenosić te rdzenne przepływy. Spróbuj więc to wyczuć. Powiedzieli też, że możesz odczuwać dziwne efekty i okej, tak jest, ponieważ czuję, jakby ktoś naprawdę mocno naciskał na moje czoło. To znaczy powiedzieli, że możesz czasami odczuwać trochę dziwne efekty w głowie lub w różnych innych częściach. Nie martw się o to. Po prostu delikatnie oddychaj. Twoje ciało się do tego przyzwyczaja, do otwarcia przepływów uni. I wrócimy za około 15. No cóż, dajmy 20, jest 3:30 do 3:50. Like 10:04, and they said the other one. Powiedzieli też, że drugi zestaw nie będzie tak długi. Like they're not three. Mamy jeszcze trzy, które nie są tak długie, więc będziemy w stanie je zrobić. A potem nastąpi ostateczna aktywacja. So, wow. I hope you enjoyed that. Mam nadzieję, że podobała wam się ta część podróży do jądra Chrysler. Dziękuję, kochani. Thank you, beloveds.